paluszki sokołowskie. Apetyt na dobrą zabawę. Mniam, mniam. Hotel Edison, idealnie położony w Baranowie, 12 km od centrum Poznania. Idealnie wyposażony w pokoje, apartamenty, profesjonalne sale konferencyjne, sala klubowa, kominkowa, pokoje biznesowe, imprezy nawet dla 600 osób. A poza tym spokój, rekreacja i miejsca niezwykłe. Grillowisko, park sztuki, galeria, hotel Edison, pikniki, degustacje, jubileusze, festyny plenerowe, imprezy integracyjne, biesiady, koncerty, giełdy handlowe. Wyjątkowa oferta na wesela. hoteledison.com.pl. Dla partnerów firmy Redbox oferta specjalna. Dariusz Kozelan, witam Państwa w kolejnym programie Liga Redbox Gram. Dzisiaj zaprezentujemy pierwszą część relacji z naszej wizyty we Wrocławiu, a w zasadzie tuż pod Wrocławiem. Ale na początek zapraszam na rozmowę z Waldemarem Palaczem, dyrektorem generalnym rozgrywek ligowych Redbox Polska, ale również dyrektorem generalnym turnieju Redbox Cup, który już w ostatni weekend stycznia odbędzie się w Suchym Lesie pod Poznaniem. Witam serdecznie, Waldku. Analizowałem, bo znamy już skład wszystkich drużyn, tak. Czy takich powiedzmy na 99%, bo być może ktoś jeszcze... Na 100%, dobra. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, zwróciło moją uwagę, to różnorodność jednak. Myśleliśmy, że zespoły pojawią się z różnych miast Polski, ale rzeczywiście przyjadą i z Warszawy, z Inowrocławia, z okolic Poznania, ze Szczecina, z Katowic, no i oczywiście poznańska czołówka. Oczywiście. Coś się fajnego w takim razie zrobiło. Znaczy tradycyjnie, 10. jubileuszowy turniej, to już 10 lat się bawimy z tym turniejem film. Wszystkie turnieje praktycznie od samego początku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wystartują 24 zespoły, tak jak zaznaczyłeś z całej Lista Polski. Zamknięta, tak? Bo ja tak mówiłem, że ten 1%, tak, ale listę już zamknęliśmy. Do poniedziałku, do godziny 22 były przyjmowane zapisy. Zgłosiły się 20, tak jak wspomniałem, zgłosiły się 24 zespoły. Po raz pierwszy będziemy mieli okazję gościć zespół z Inowrocławia, zespół Windo. Ciekawe, jak się tu zaprezentują. I po raz pierwszy również zespół z Warszawy, reprezentujący PKO BP Warszawski Oddział. Zawsze mnie interesuje, bo jak przyjeżdża jeden zespół z miasta, to znaczy, że może być super wzmocniony, prawda? Bo to jest ekipa, która być może gra ze sobą, ale na ten jeden turniej mogą poprosić kolegów z innych super drużyn, żeby ich wzmocnili. To, czy to się zdarza, czy wiemy, jaka jest siła tych zespołów, czy dopiero się okaże tutaj w Poznaniu? Czy siła zespołów przyjezdnych jest wielką tajemnicą? Tym niemniej no uważam, że to będą silne ekipy, tym bardziej formuła oczywiście jest otwarta, formuła open. Zespoły, zawodnicy reprezentują po prostu poszczególne firmy, nie ma wymogu tego, że muszą być pracownikami danej firmy. Bardzo ciekawy również jest fakt, że po raz kolejny zawita do nas zespół z Londynu, ten Previla Londyn. Czyli międzynarodowy charakter nawet. Można tak określić, bardzo się cieszymy, że ta nasza już długoletnia współpraca się tak fajnie układa. Miałem kontakt z menadżerem zespołu, z panią Grażyną, która niestety w tym roku nie da rady przyjechać, ponieważ jest po operacji nogi. Stwierdziła zdecydowanie, że jeżdżą po całym świecie, nie tylko po Europie, ale również po całym świecie, po turniejach. I ta poznańska sumienność, organizacja bardzo mi przypada od gustu, poziom sportowy, także z wielką chęcią co roku do nas przyjeżdżają. No, zawodnicy z Londynu zaszli całkiem wysoko w ostatnim turnieju letnim Redboxu, więc na sali także powinni być groźni. Takie podstawowe informacje. Turniej zaczyna się w sobotę, kończy w niedzielę. Co drużyny powinny wiedzieć? Drużyny zostały podzielone na 4 grupy, po 6 zespołów. W sobotę startujemy o godzinie 9 rano. Zakończenie rozgrywek będzie o godzinie 21 w sobotę. Od godziny 9 rano do godziny 15 rywalizować będą zespoły z grup A i B. Od godziny 15 do 21 C i D. I chcieliśmy po prostu stworzyć sytuację, że dany zespół cały dzień musi przebywać na hali, rozgrywając swoje mecze eliminacyjne. W sobotę każdy zespół rozegra po 4 mecze grupowe. Także zostanie do rozegrania każdemu zespołowi jeden zespół grupowy, który będzie rozegrany w niedzielę od godziny 8 rano się spotykamy. Dokończamy rozgrywki grupowe. I od godziny 11.15 rozpoczyna się faza meczy play-off, system pucharowy. W sytuacji, gdy mecz zakończy się wynikiem remisowym, seria 3 rzutów karnych. Twoim zdaniem jakaś ciekawa, no wszystkie są ciekawe, ale taka grupa śmierci, połączyła się jakaś grupa drużyn w jedną super mocną grupę? Generalnie no, układ grup był w propozycji, żeby odbyło się po prostu oficjalne losowanie. Jak co roku niestety musieliśmy z tego zrezygnować, ponieważ zespoły przyjezdne prosiły, że chcą grać w sobotę po południu. Tutaj takie techniczne rozwiązanie dla nich korzystniejsze, tak? No i prawda jest taka, no, zajmując nawet ostatnie miejsce w grupie, można wygrać cały turniej. Jest to ślepy los.
grając zespołem silnym w grupie, można się z nimi nie spotkać w dalszej fazie turnieju. Także nie ma reguł. Tylko ci, co zajmą ostatnie miejsca, mają szansę wygrać turniej, ale muszą rozegrać kilka spotkań więcej. Oczywiście, tak. Zespoły z pierwszych miejsc skakują dopiero od fazy meczy ćwierćfinałowych. Mecze grupowe będą trwały 1x12 minut, a od fazy meczy ćwierćfinałowych 1x15 minut. Wszystkie mecze będzie prowadziło po dwóch arbitrów. No dobra, nie ma grupy śmierci, chociaż według mnie grupa D jest taka trochę właśnie. Tak patrzyłem, ciekawa jest, wszystkie są ciekawe, ale ta jest taka, szczególnie się jej będę przyglądał. Ty powiedz, że gra zeszłoroczny mistrz, zdobywca pierwszego miejsca, zespół przyjaciół, który w tym sezonie występuje po zdobyciu nowego sponsora jako auta terenowe. I oczywiście zespół, który zajął drugie miejsce, czyli Rebis Dom Wydawniczy. Tak, ale no to i myślisz, że ktoś jeszcze może dołączyć? To zespół tradycyjnie silny. Zdecydowanie silny, może być Brimarex. Jedna. Brimarex. O, wielkie plany i ambicje w rozmowie ze mną ma kapitan zespołu DMD Komputer, pan Dominik Czernota. To też grupy D, bo idę się nie mylę. Który twierdzi, że wygrywa ten turniej. Rozmawialiśmy latem, też mieli wielkie plany, też zaszli całkiem wysoko, ale turnieju nie wygrali. Rzuty karne, niestety w serii rzutów karnych odpadli. Ale mówię, no ciekawie się odpowiada, no ciekawe, czy poznańskie zespoły będą w tym razem gościnne, ponieważ no, nie ukrywajmy, że od kilku lat dominacja poznańskich zespołów, jeżeli chodzi o te miejsca na podium, jest bardzo zdecydowana. Zobaczymy. W tamtym roku świetnie zespoły z Katowic się prezentowały, z innych miast Gdańsk. Przecież bardzo ładnie się tutaj MES Gdańsk zaprezentował, więc no przyglądnijmy się. Będzie oczywiście na telewizji, na naszej telewizji będziemy prezentować ten turniej dosyć obszernie. Wyjdzie, myślę, fajna płyta DVD do zobaczenia w komplecie wszystkie drużyny. No cóż, ruszamy w najbliższy weekend, a teraz zapraszam na relację z Wrocławia. W tym roku akurat nie mamy drużyny wrocławskiej, ale tam też są ciekawe ekipy, które być może do turnieju letniego się przymierzą, a być może do przyszłorocznej hali. Waldemar Palacz, dyrektor turnieju, zapraszam na turniej i do Wrocławia. Kibiców zapraszam. Kibice zawsze są. Osoby towarzyszące, rodziny, dziewczyny, żony, siostry, zapraszamy. Podwrocławskie Siechnice nie są może kurortem, ale mają swoje walory. To właśnie tutaj znajduje się największa jednolita powierzchnia pod szkłem, czyli gospodarstwo ogrodnicze Siechnice. Jest oczywiście elektrociepłownia Czechnica, no i oczywiście śliczna sala sportowa, w której mecze rozgrywa Liga Halowa Red Box. Liga wrocławska, ale jak chyba w każdym mieście, gdzie gra Red Box, przyciąga także międzynarodowe towarzystwo. Najbardziej widoczne w Wolnych Strzelcach, niezwykle ciekawej drużynie złożonej z graczy różnych zespołów. W tym momencie mamy nawet teraz posiłki tak naprawdę z zagranicy, bo są mi jest chłopak z Hiszpanii, jest chłopak dzisiaj z Portugalii, także nawet międzynarodowo dzisiaj też będzie. Ale jakoś musiało być siła sprawcza, że ten zespół powstał. Ktoś tak, się skrzyknął? Tak, tak. Tutaj było na pewno na stronie internetowej Redboxa, prawda, gdzie tak naprawdę było takie ogłoszenie, żeby osoby, które nie mają, prawda, jakieś, czy ich drużyna, prawda, nie będzie uczestniczyć tutaj w lidze, żeby ci zawodnicy mogli, prawda, grać. Także tutaj powstała taka idea, wydaje mi się bardzo fajna i no i tutaj udało się, prawda, zlepić kilka osób, prawda, tutaj skrzyknąć tak naprawdę i taką drużynę stworzyć. Czyli jest to zespół gwiazd, tak? Sami najlepsi się zgłosili? Tak, myślę, że Stars? Myślę, że nie. Stars nie, gwiazdy też na pewno nie, chociaż na pewno wydaje mi się poziom jest całkiem już z meczu na mecz nawet lepszy, bo początkowo tutaj, nie ukrywam, przegrywaliśmy, nie mogliśmy się zgrać, tak naprawdę było to ciężkie. W tym momencie funkcjonuje to coraz lepiej, prawda? W tym momencie tak naprawdę mamy dwa zwycięstwa z rzędu. Myślę, że będzie coraz lepiej i tak naprawdę gra będzie nam się coraz bardziej układać. Zgłosili się sami napastnicy, czy jak to jest, żeby poukładać właśnie zespół? Właśnie, to był tutaj największy problem, ponieważ no, faktycznie duża ilość osób, która tutaj do nas przyszła, to właśnie osoby, które bardziej ciągnie ich do przodu, prawda? A w mojej ocenie tutaj najważniejsze jest to, aby przede wszystkim zabezpieczyć tyły na sali. To jest najważniejsze, żeby destrukcja tutaj była, wydaje mi się, na jak najwyższym poziomie. Więc tutaj dlatego też cały czas szukamy osób, prawda? Ale już udało nam się znaleźć przynajmniej dwie osoby, które naprawdę z tyłu potrafią fajnie zagrać. Wolni Strzelcy rzeczywiście z meczu na mecz grają lepiej. Dwóch piłkarzy, Michał Przybylski i Fernando Ballester, należą do ścisłej czołówki najlepszych strzelców ligi. A w odwodzie jest jeszcze przecież Portugalczyk Carvalho, João Carvalho. W spotkaniu z Ibupromem Max strzelcy odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu, a Ibuprom nie gra źle, ale zespół, który na trawie zajął trzecie miejsce w pierwszej lidze, ciągle nie może zdobyć chociażby punktu. Niestety nie starczy nam sił zawsze do końca.
mimo to, że mamy wygrane, czy takie mecze, które możemy wygrać spokojnie, to właśnie nie bardzo nam idzie. To jest ta sama drużyna, która grała na trawie? Czy coś zmieniliście, osłabiliście się może i dlatego jest kłopot? Nie, właśnie. Wszyscy są tak, jak byli na trawie. Właśnie nie wiem, co jest tego powodem, że nie bardzo nam idzie. Analizujecie mecze? Wiecie, co trzeba poprawić? Właśnie więcej należy strzelać o tą jedną więcej, czy jednak zabezpieczyć tyły tutaj pana bramca, więc dbacie o defensywę? Na pewno przydałby nam się jakiś dobry strzelec, bo mamy Dawida, mamy Karola, ale jeszcze brakuje co niektórym tych lepszych strzałów, że właśnie pewniejszych, bo dużo poprzeczek mieliśmy, słupków, także albo bramkarz łapał. No. Wracając do wolnych strzelców, warto podkreślić znakomitą postawę Adriana Miedzińskiego, który w drodze na mecz złapał gumę, ale dojechał na ostatnie 4 minuty i zdołał jeszcze zdobyć bramkę. Jak się okazało, setną w historii gry w Redboxie. Generalnie się liczy, odkąd powstała Liga Redbox we Wrocławiu. Czyli to jest hala plus tutaj trawa sztuczna. Zawsze ten sam zespół, czy przygody były w różnych? Nie, od początku, gdy powstał Redbox, gram w jednej drużynie w Kastoramie Bielany. Teraz tak się złożyło, że u nas tutaj jest teraz na hali w Siechnicy, a nie we Wrocławiu. No i moja drużyna nie zgłosiła się do rozgrywek Ligi Redbox, no i tutaj zostałem za... Wolny strzelec, tak? Dokładnie, wolny strzelec. Ale bardziej trawa, czy bardziej hala jednak? Gdzie ta, w tej setce, jaka liczba bramek była zabyta więcej? Gdzie? Oj, tutaj jest tylko trawa. Lepiej się czuję na trawie, na hali trzeba mieć bardziej technikę niż tutaj siłę. No ja preferuję bardziej taki bardziej siłowy niż techniczny. Zawsze w klasie wysokiej, czy w jakich ligach to było, były te bramki zdobywane? Od początku gry w najwyższej lidze tutaj rozgrywkowej. Czy to na hali, czy na trawie. Gdzieś te umiejętności zostały nabyte wcześniej, czy właśnie w ligach Redboxu? Nie, umiejętności to już zdobyłem wcześniej za juniora i tam trampkarze. W Żurawinie, KS Żurawina. Tych bramek jest coraz więcej z sezonu na sezon, czy pewna stabilna liczba, taka bardzo cenna jak dla napastnika, powiedzmy, który gwarantuje w sezonie określoną ilość bramek? Oj, tutaj nie mogę tak powiedzieć, że gwarantuję, gdyż tutaj jest tak, że po prostu jeden zawodnik strzela najwięcej i drużyny przeciwne się skupiają, aby bronić tego najlepszego. Ile średnia na sezon wychodzi? Gdzieś tak można policzyć? Znaczy w pierwszym sezonie bodajże strzeliłem 29 bramek. Tak około... Tak. Nie, w pierwszym sezonie chyba miałem 28 bramek, w drugim chyba 29, teraz miałem chyba 24 czy 5. Średnia powyżej 20, to tak, dużo. Tak, średnia powyżej 20. Staram się utrzymywać ten jak najlepszy poziom. Na wiosnę kolejne bramki pewnie. Otwieramy tak. Drugą setkę, tak? Tak, otwieramy drugą setkę i... Na hali pewnie druga setka będzie otworzona. Tutaj chodzi o trawę, to teraz w tym roku, mam nadzieję, po tych wzmocnieniach będziemy celować w mistrzostwo. Maciej Kaniasty, koordynator Ligi Redboxu w Poznaniu. Maćku, o rozgrywkach ligowych jedno pytanie co do turnieju. Znasz skład drużyn. Według ciebie jakiś cichy bądź też głośny faworyt? Głośno mówi się o Brimareksie, no ale są poznańskie i także spoza Poznania znakomite zespoły. To znaczy na pewno cała czołówka poznańska gra. Brimareks, Rebis, Dom Wydawniczy, Auta Terenowe, które bronią mistrzostwa, York, który jest naprawdę silną ekipą i myślę, że spośród tych drużyn trzeba szukać faworyta. Z przyjezdnych na pewno Alan Katowice będzie dosyć mocną ekipą, bo zapowiada się jako czarny koń zawodów. Trudno wyrokować, co przedstawia drużyna z Inowrocławia. Być może Cukrowa.pl, która jest złożona z tego, co wiem, ze studentów, a jak wiemy, u nas też grają... Nieobliczalnie. U nas też grają studenci z Norwegii i prezentują się dosyć ciekawie. Ale turnieju Norwegów nie zobaczymy, tak? Nie zostali rozparcelowani do różnych zespołów. No niestety nie udało się mi namówić do zespołu norweskiego do gry. Przyjeżdżają za to Anglicy, którzy są atrakcją naszego turnieju. No właśnie, Norwegowie grali świetnie na trawie jesienią. Wiosna już, tak powiem, może nie za oknem, ale blisko. Przygotowania do rundy wiosennej trwają, są rozpoczęte. Już coś się dzieje?
Tak, już pierwsze zapisy możemy, przyjmujemy już pierwsze zapisy. Sezon rozpoczynamy 21 marca. Myślę, że pogoda nam nie będzie nam sprawiać figla. Oczywiście już niektóre drużyny potwierdziły swój udział w zespołach. Zapraszam w lidze, zapraszam przede wszystkim nowe zespoły, które chcą się sprawdzić, które chcą pograć, miło spędzić czas i rywalizować z przeciwnikami. Na koniec zapytam jeszcze o ligę halową. Przewidziane są rozgrywki play-offowe we wszystkich ligach, czy tylko w Poznaniu, bo wiem, że w różnych miastach na pewno będą. To znaczy tak się złożyło, że w Poznaniu na pewno będą rozgrywki play-off. Drużyny, po prostu tak podzieliłem tabelę w poszczególnych ligach, że nie są to niekompletne tabele, jakby to powiedzieć. Drużyny z tego powodu mogą zagrać play-offy i myślę, że w innych miastach, gdzie też nie ma pełnych tabel, żeby drużyny mogły rozegrać minimum tych 13 spotkań, też będą przewidziane play-offy. Czekamy w takim razie na zakończenie rundy zasadniczej, a później emocje w play-offach poznańskich i nie tylko. Zobaczmy, jak wielkie emocje były we Wrocławiu. Bezimienni są bezimiennymi tylko z nazwy, bo nazwiska, które figurują w składzie, są naprawdę imponujące w kontekście amatorskiej piłki we Wrocławiu. Nic dziwnego, że znajdują się w ścisłej czołówce ciągle z apetytem nawet na mistrza. W początku sezonu idzie nam bardzo dobrze, jeden mecz przegrany. Wszyscy się na nas mobilizują po ostatnim sezonie dla nas dobrym, także jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest ten sam zespół. Widzę tutaj sporo takich indywidualności znanych w lidze Red Boxu, wiele dobrych piłkarzy. Coś zmieniliście w relacji do ostatniego sezonu? Nie, gramy tą samą drużyną. Nikt nie przyszedł, nikt nie odszedł. Niektórzy koledzy niestety rzadziej mogą przyjeżdżać. Dla Was jest różnica hala czy trawa i na której nawierzchni się lepiej czujecie? Jest bardzo duża różnica. No, na trawie czujemy się zdecydowanie lepiej, ale na hali też sobie radzimy jakoś. Napastnik z trawy jest napastnikiem na hali, czy tutaj jakby role się odwracają, czy nie? Jak to układacie? Teoretycznie tak, ale no, na hali gra jest specyficzna. Tak naprawdę pozycja jest pozycją, ale wszyscy bronią, wszyscy atakują. No, na hali jest bardzo krótki ten dystans między obroną a atakiem. Tutaj coś trudnego za Wami, czy coś trudnego przed Wami? Jakiś mecz, który decyduje, czy może decydować o układzie tabeli? No tak, w sumie z dotychczasowego układu tabeli jeszcze najgroźniejsi rywale przed nami, czyli Nokia Siemens i Forward Team Bielawa. Jeszcze z nimi nie graliśmy. No i dzisiaj też ważny mecz mamy ze Złotnikami, które dopiero zaczynają grać, bo troszkę później się zapisały do tej ligi. No ale wszystko przed nami, no miejmy nadzieję, że wygramy. Z kim straciliście punkty? Coś się tutaj wydarzyło? Jakiś wypadek przy pracy? No tak, tak. Zagraliśmy jeden fatalny mecz i przegraliśmy z bratem Albertem, dla którego to było pierwsze zwycięstwo w lidze, więc oni się odblokowali, a my niestety musieliśmy przełknąć pigułkę gorzką. Kto lideruje, jeśli chodzi o strzelanie bramek? Tutaj się nic też nie zmienia, tak samo na trawie, tak samo tutaj? No tutaj aktualnie kolega Janek Van ma największą liczbę bramek, ja go trochę gonię. Także ogólnie mamy bardzo wyrównany skład i kilka osób, które zdobywa bramki. Sukcesem organizacyjnym i sportowym było sprowadzenie do Ligi Red Box drużyny KS Złotniki Wrocław, która może stać się czarnym koniem całych rozgrywek. Kilka lat graliśmy u konkurencji, myślę, że z sukcesami, bo walczyliśmy zawsze o czołowe lokaty. Teraz mieliśmy sezon przerwy i stwierdziliśmy się, że warto zebrać się znowu i troszkę poograć w innej lidze. Zwłaszcza, że wiemy, że liga słynie z dobrej organizacji i chcieliśmy spróbować czegoś innego. Zawsze ten sam zespół od lat, trzymacie się razem, czy go uzupełniacie, coś tam zmieniacie personalnie? Na co dzień są to zawodnicy B-klasy, także gramy na co dzień na normalnym 11, po 11 osób na pełnowymiarowym boisku. Pojedyncze rotacyjne zmiany tylko, ale mniej więcej trzon zespołu tworzą ci sami zawodnicy. Gra u nas trzech sędziów, którzy na co dzień sędziują tą ligę. Teraz dajemy szansę spróbować się i sprawdzić innym sędziom. Ten napastnik z trawy jest napastnikiem na hali, czy coś, czy się zupełnie tutaj pomieszało, pozmieniało, czy trzymacie te swoje pozycje? Nie, trzymamy te swoje pozycje, jak ktoś jest dobrym napastnikiem na dużym boisku, na małym sobie również dobrze radzi.
już te najtrudniejsze mecze tutaj w hali za wami, czy dopiero przed wami? Jak oceniacie poziom, sposób gry w tej lidze? No najważniejszy mecz już był za nami, z liderem niestety przegraliśmy 5-4, czeka nas kolejna ciężka potyczka bezimiennymi, niestety nie mamy dzisiaj bramkarza, więc może być bardzo ciężko. Czuliśmy się, myślę, że mogliśmy zrobić niespodziankę w dzisiejszym meczu. Tak, będziemy walczyć o korzystny rezultat. Remis myślę, że będzie sukcesem dla nas. Kogo zastępuje? Kto zastępuje bramkarza? Zagramy troszkę nietypowo z zawodnikiem wysuniętym, czyli zagramy jednego więcej w polu, a będzie wracał i grał w polu karnym jako bramkarz. Także nasz ostatni libero na co dzień będzie grał teraz jako bramkarz. Tak naprawdę nie wiadomo, czy ten fortel okazał się decydujący. W każdym razie bezimienni akurat w tym meczu byli bezbronni, a złotniki bezlitosne. Filip Drost strzelił 3 gole, a jego koledzy dołożyli jeszcze 4 i bezimienni doznali najwyższej porażki w historii swoich ligowych występów. Przegrali 0-7. W tym programie to wszystko. Już niebawem zaprezentujemy drugą część relacji z wrocławskiej halowej ligi Redbox.